Witam serdecznie. Znajduję się w stacji badawczej PAN w Kosowie Górnym. Aczkolwiek ta nazwa była do końca 2023 roku. Z dniem 1 stycznia 2024 roku zmieniono nazwę, a jest obecna nazwa Stacja Agroekologiczna w Kosowie Górnym, tak? Znowu jesteśmy w tym miejscu, bo jest co wspominać, jest co opowiadać. Chciałbym na wstępie wspomnieć, jak tu kiedyś było, tak jak teraz możecie zaobserwować na filmiku, czy na zdjęciach. Kiedyś tu tętniło życie. Przyjeżdżali turyści i chciało tu się wracać każdego dnia z uśmiechem na twarzy. Zwierzęta kochały turystów, uwielbiały ich odwiedziny i to, jak o nie dbano, tak? Czasowicze przynosili dla zwierząt smakołyki, które później osobiście mogły podać, tak? I zaobserwować, jak te zwierzątka je jedzą. I to było piękne, bo to było takie współgranie z przyrodą. Poprzedni właściciele byli tutaj 24 na dobę, opiekowali się i dbali o te zwierzęta, jak tylko potrafili. Do tego byli zatrudnione odpowiednie osoby, które się zajmowały na co dzień tymi zwierzętami, tak? I nie było tu żadnych problemów, chorób, po prostu zwierzęta cieszyły się życiem i chciało im się żyć. Do momentu, w którym podjęto decyzję, że stacja badawcza PAN w Kosowie Górnym zostaje zamknięta i wtedy zaczął się koszmar, tak? Pracownicy zostali zwolnieni, opiekunowie tych zwierząt, kierownictwo zostało stąd również zwolnione i przyszli nowi opiekunowie tej fermy. Oczywiście, tak jak wspominałem, od razu stacja została zmieniona na stację agroekologiczną w Kosowie Górnym, gdzie nadal znajdują się zwierzęta, o które nowy gospodarz nie umie po prostu zadbać, tak? Przykładem tego jest zdychająca łania. Był to marzec 31, 2024 roku. Łania została znaleziona przez mieszkańców tutaj okolicznych wsi, leżącą pod płotem i zdychającą z głodu, tak? Była to bardzo smutna wiadomość, która poruszyła serca ludzi i wywołała dużo pytań i zainteresowania, tak? Później powolutku to wszystko zaczęło zwalniać do następnego razu, gdy już wtedy to był kwiecień, jak się nie mylę, 14 kwietnia. Trochę to jest smutne, ale w tamtym dniu znalazłem nieżywego łosia, łosia gucia, którego teraz widzicie. No cóż mogę powiedzieć, gucio umarł z głodu, tak? Do tego, do tej pory nikt nie umie się przyznać, gdzie znajduje się gucia dziecko, tak? A z tego co pamiętam, Gucio i Maja mieli dziecko, o którym już wszyscy zapomnieli i już nikt nie pyta. Nowi włodarze tych terenów twierdzą, że młodego łosia nie dostali, tak? A wszyscy wiedzą, którzy tu mieli styczność z tym miejscem, że ten mały był i cieszył ludzkie oko. Niestety zniknął i sprawa ucichła w jego temacie, tak?
Po nagłośnieniu sprawy i zawiadomieniu prokuratury, sprawa śmierci Łani i Gucia poruszyła wiele osób i myśleliśmy już, że będziemy z tego koła wychodzić i uda nam się tutaj coś skurać, ale to było błędne myślenie. Tak jak już wiadomo, była telewizja Uwaga, był materiał w telewizji, co wzbudziło duże zainteresowanie, ale na tym zainteresowaniu się skończyło. Z każdym dniem sprawa coraz bardziej zostawała w tyle, tak? Coraz mniej ludzi się tym interesowało i na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że zostaliśmy sami, tak? Mało nas zostało na tym placu boju, ale my nie odpuszczamy. Dlaczego? Bo martwimy się o te zwierzęta i uważamy, że te zwierzęta są nadal źle traktowane. Jak możemy zaobserwować na tych zdjęciach, jakie mogłem teraz ostatnio zrobić, jak widzimy, zwierzęta zaniedbane, wychudzone, można by było powiedzieć, że to są chodzące szkielety, tak? Może się tylko jedno pytanie nasunąć, czy ktoś jest jeszcze w stanie tym zwierzętom pomóc? Jeżeli tak, prosimy o pomoc z każdej strony i dołączenie do nas, byśmy mogli wspólnie działać. Czasu jest coraz mniej. Jak wiadomo, teraz rozpoczyna się już rykowisko. To jest naprawdę piękne przedstawienie, ale czy w tym miejscu? Nie. Po prostu te zwierzęta trzeba jak najszybciej ochronić przed tym, co może je spotkać. Kochani, spójrzcie na te zdjęcia, które są wyświetlane i prosimy Was z całego serca o pomoc. Każda pomoc jest na wagę złota i liczy się czas. Cóż mogę więcej powiedzieć na dzień dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że przy tych zwierzętach będę do końca i o jeden dzień dłużej, bo jeśli już tych zwierząt tu nie będzie, będę nadal patrzył i przyglądał się właścicielom, co się dzieje z tymi terenami.